Na początku dwie liczby. 49 milionów pasażerów w Polsce. Tyle osób skorzystało z lotnisk w naszym kraju w 2019 roku. Rok później 14,5 miliona. Przepaść między tymi dwoma liczbami pokazuje pewien margines, pewien pole dyskusji, po jakim będziemy się teraz poruszali. Nazywam się Agaton Koziński i mam zaszczyt prowadzić panel Jak wrócić na kurs i wyjść na prostą po okresie spowolnienia. Rynek lotniczy przyszłości, czyli sposoby na wzmocnienie sektora lotniczego. Partnerami naszego panelu, jak również całego Kongresu 590 są partnerem złotym jest Narodowy Bank Polski, partnerem samorządowym jest Województwo Podkarpackie, partnerami strategicznymi są Grupa PZU, PKN Orlen, PGE Polska Grupa Energetyczna, KGHM Polska Miedź oraz Enea. A przede wszystkim są również nasi goście. Bardzo serdecznie dziękuję panom, że znaleźliście państwo dla nas czas. Pozwolę sobie zacząć od pana Marcina Horały, wiceministra infrastruktury, pełnomocnika rządu do spraw budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Panie ministrze, 49 milionów to jest absolutny rekord. To jest liczba, przy których obecne lotniska zaczynają powoli pękać w szwach. 15 milionów, łatwo policzyć, że to jest niemal 3 razy mniej i te lotniska hulał wiatr. Jaka jest przyszłość lotnisk w Polsce według pana? Jak rząd, jako reprezentant państwa polskiego, powinien na to patrzeć, w jaki sposób powinien tutaj w tej dziedzinie się zachowywać? No, mówimy tutaj o roku, w którym na przykład jeszcze znacząca część tego roku płynęła pod znakiem różnych administracyjnych zakazów, gdzie nie wszędzie nawet można było latać. Do tej pory zresztą na niektóre inne państwa na świecie ten ruch znacząco ograniczają. Więc to, o tym musimy cały czas pamiętać, o tym pamiętamy, że ten wpływ pandemii to jest wpływ czynnika zewnętrznego, czynnika, który nie jest endemiczny do rynku lotniczego, nie wynika z tego, że na przykład nie wiem, ludzie nagle z jakiegoś powodu przestali chcieć latać, tylko przyszła taka sprawa z zewnątrz, która to latanie niebywale utrudniła, a były takie momenty, że prawie uniemożliwiła. I to już widzimy nawet po nadspodziewanie, można powiedzieć, dobrym wrześniu. W tym roku ta sezonowość, można powiedzieć, została przełamana, czyli no nie zauważyliśmy, żeby jakoś ten ruch spadał z końcem sierpnia, on dalej się utrzymał wysoko. Jesteśmy cały czas, no niestety, pod wpływem nadal niepewności dotyczącej tego zewnętrznego czynnika. No dzisiaj tam widziałem 2000 zakażeń, to nie brzmi jakoś szczególnie optymistycznie. Natomiast ten czynnik jest czynnikiem przejściowym, on minie, a jak minie? Potencjał rozwoju rynku lotniczego w Polsce jest ogromny. Te 50 milionów sprzed pandemii to był rekordowy rok, ale to nadal było bardzo mało, jak na wielkość Polski, polską gospodarkę, rosnący stopień zamożności Polaków. No to znaczy, że statystycznie, biorąc pod uwagę, że też przecież byli goście z zagranicy, jeden Polak raz do roku leciał samolotem. W państwach Europy Zachodniej to bywa dwa razy, dwa i pół raza. Jeżeli dokonamy tego prostego obliczenia, widzimy, że ten potencjał gdzieś tam na horyzoncie to jest na przykład 100 milionów pasażerów na polskim rynku. I dlaczego by tak miało nie być? Ja nie sądzę, żeby... Znaczy są pewne zmiany, które pewnie po pandemii z nami zostaną. Na przykład jakiś wyższy poziom bezpieczeństwa sanitarnego, to, że trzeba będzie uwzględniać to przy planowaniu infrastruktury, przepustowości i tak dalej. To, że... No, pewnie jakiś tam segment podróży biznesowej będzie wracał znacznie wolniej niż wszystkie inne segmenty, ale generalnie rzecz biorąc to nie jest koniec świata i to już teraz widać, że ci, którzy podczas pierwszej fali no, ulegli takiej panice, że właśnie koniec świata, tak? No, na przykład pozdrawiam tych, którzy skasowali kontrakty na materiały budowlane i usługi budowlane i teraz je muszą na nowo zawierać po nowych już cenach takich, jakie one są teraz. My w wymiarze polityki państwa i tych wielkich projektów, które prowadzimy, tak nie uczyniliśmy. Ten potencjał, te projekty są kontynuowane, inwestycje potrzebne, zachowano też potencjał i ludzki, no i firm, co nieraz wiązało się z tym, że na przykład trzeba było ponieść straty, nawet duże straty, no bo najłatwiej by było ludzi zwolnić w sytuacji, gdy tego ruchu nie ma, ale wiemy i tak się dzieje i to już widać, że ten ruch musi wrócić i wróci i wraca. Można tylko się spierać, jak szybko, w jakim horyzoncie, czy to się odbuduje do poziomu sprzed pandemii w roku 25 na przykład, czy 26. No, tu oczywiście prognozy są różne, ale to, że się odbuduje, że koniec świata nie nastąpił, że ludzie będą latać, że rynek lotniczy będzie, to co do tego jestem przekonany.
No tutaj w przyszłość jest trudno przewidywać, ale spróbujmy w takim razie. Pan Mikołaj Wild, prezes Zarządu Centralnego Portu Komunikacyjnego. Panie prezesie, pan przygotowuje, pracuje nad lotniskiem, które właśnie ma odpowiedzieć na ten potencjał, który pan minister zarysował na 100 milionów pasażerów rocznie nawet. Taka docelowa ma być przepustowość CPK, no ale aktualna liczba na dziś to jest te 15 milionów w tamtym roku. Jak pan zobaczył te 14,5 miliona pasażerów w 2020, jak to się wolno odbija w 2021 roku, czy nie stracił pan wiary, że może rzeczywiście moja praca to nie do końca jednak i nawet te 35 milionów w pierwszej wersji najbardziej podstawowej CPK nie ma większego sensu? Przede wszystkim należy powiedzieć, że prognozy, które w krótkim horyzoncie czasowym oczywiście mogą się zmieniać, w dłuższej perspektywie czasu są powiązane ze wzrostem PKB w poszczególnych gospodarkach, prognozy rozwoju rynku lotniczego. No i tutaj nic nie wskazuje na to, aby wzrost naszego PKB miał w jakikolwiek sposób się zatrzymać, w związku z czym prognozy zakładające to, że będziemy latać więcej, mają solidne oparcie po prostu o dane ekonomiczne. Natomiast oczywiście pandemia i to, co się dzieje w związku z pandemią, ma wpływ na to, w jaki sposób przygotowuje się naszą inwestycję. Pierwsza uwaga, tak jak minister Choroła już powiedział, rząd nie wycofał się z żadnego ze swoich programów infrastrukturalnych, co oznacza, że w najbliższych latach Polska stanie się wielkim placem budowy. To oznacza, że nasz rynek wykonawczy, rynek projektowy, rynek dostawców usług budowlanych może być zbyt płytki, aby sprostać wymaganiom, które inwestorzy na niego nałożą. No i z jednej strony tutaj powinniśmy uczynić wszystko, co w naszej mocy, aby pomóc naszemu rynkowi się rozwinąć, pomóc poprzez zastosowanie najnowocześniejszych sposobów realizacji inwestycji. Z drugiej strony oczywiście powinniśmy też poszukiwać wykonawców wszędzie tam, gdzie znajdą się podmioty, które są w stanie sprostać naszym oczekiwaniom. Druga rzecz, jeśli chodzi o planowanie inwestycji, to wydaje mi się bardzo ważne podkreślić, że w czasach w których wahnięcia między prognozami rozwoju rynku lotniczego sięgają 10 milionów pasażerów między scenariuszem pesymistycznym a optymistycznym, powinniśmy skupiać się, tak jak jest to zresztą robione na całym świecie, na zapewnieniu infrastruktury w maksymalnym stopniu elastycznej. Infrastruktury, która będzie w stanie, jeżeli będzie taka potrzeba, dopasować się do dynamicznie rozwijającego się rynku, a jednocześnie nie będzie przeskalowana tak, aby zapewnić odpowiednią stopę zwrotu z inwestycji. Pandemia ukazała jeszcze jeden aspekt, wydaje mi się, programu Centralnego Portu Komunikacyjnego. Okazuje się, że przewidywane potoki cargo, na których możemy spodziewać się na Centralnym Porcie Komunikacyjnym, będą znacznie większe niż zakładaliśmy. Innymi słowy, wbrew oskarżeniom, które czasem można było usłyszeć, że mówimy, tworzymy przeskalowany projekt, okazuje się, że w części naszych założeń co do istotnej części rynku lotniczego byliśmy wręcz zbyt konserwatywni, byliśmy zbyt mało optymistyczni, a informacja zwrotną, którą dostajemy od rynku, dostajemy od operatorów logistycznych, jest wyraźna. Chcemy korzystać z nowego portu lotniczego, potrzebujemy tej nowej infrastruktury, chcemy korzystać z polskiej gospodarki i daje to dobre podstawy dla Portu Solidarność. Dziękuję bardzo. Pan Stanisław Wojtera, prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Państwowego Porty Lotnicze. Jeszcze jeden, no, jestem troszkę w roli adwokata diabła, ale już pociągnę ten wątek, bo to, co jest wielkim odkryciem XXI wieku, że Polacy nagle mogą wsiadać do samolotu, już te sceny kuriozalne, proszę trzymać bilet w okładkach, 2 lata wytrzyma z filmu Miś, to już czasy minione, ale również w latach 90. każdy chciał latać, a prawie nikogo nie było na to stać. Nagle Polacy, gospodarka zaczęła się rozwijać, weszliśmy do Unii Europejskiej i ruch, same bilety samolotowe zaczęły tanieć, Polacy stawali się być coraz bogatsi, liczba samolotów, ten wreszcie mogliśmy ze swoje aspiracje, które aspiracje związane z prestiżem, aspiracje związane z lepszą jakością spędzanego czasu wyrażać poprzez ruch lotniczy.
A może właśnie COVID sprawił, że przestaliśmy latać, bo musieliśmy przestać latać. Może to będzie trwała zmiana. Dochodzą jeszcze zagrożenia związane z CO2. Wrażliwość Polaków również pod tym względem rośnie. Samoloty jednak są emitentami. Może to, że chcemy wsiąść do samolotu, ten czas już minął i wcale ta przyszłość, tak jak panowie rysowali dla portów lotniczych, również nie jest taka różowa, bo tych pasażerów jednak nie będzie tylu, ile przewidują prognozy. Nie, jestem przekonany, że ta chęć latania, która się wiąże z bardzo wieloma pozytywnymi emocjami, bo zawsze jest to jakieś przeżycie, czy to jest podróż służbowa, czy wakacyjna. Jak wakacyjna, to są to już w ogóle same przyjemności, ale nawet podróż służbowa jest zawsze jakąś przygodą. I ludzie, nie tylko Polacy, ale Polacy jako naród rzeczywiście mobilny i to widać po danych statystycznych dotyczących turystyki też wyjazdowej, Polacy z całą pewnością będą chcieli podróżować i samolot jest no, nieodzownym środkiem transportu, żeby polecieć w różne regiony świata, które tak chętnie dziś wybierają. Ja tylko powiem, że dziś najchętniej wybierane kierunki czarterowe z Chopina to jest Turcja, to jest Dominikana, bardzo wysoko jest Zanzibar. No są oczywiście kierunki tradycyjne jak Egipt, Grecja, Hiszpania. No to, więc to są wszystko destynacje, do których jednak trzeba lecieć samolotem. I ten powrót nawet w tej chwili, w tym takim, bym powiedział, okienku covidowym, jeśli mogę to tak nazwać, czyli no, wakacje, kiedy rzeczywiście ta fala covidu wycofała się, i natychmiast nastąpił taki, bym powiedział, run na lotnisko. My mieliśmy kolejno w lipcu, sierpniu i we wrześniu również po milionie pasażerów odprawionych, co jest nawet lepszym wynikiem niż zakładaliśmy. I oczywiście tutaj głównym tym faktorem, który jest za to odpowiedzialny, są loty czarterowe, czyli właśnie loty wakacyjne. I to pokazuje, że jak tylko Polacy będą mogli i te restrykcje, które nie tylko są w Polsce, ale też w innych krajach, co więcej są dynamiczne, będą na to pozwalały, to ten powrót do ruchu będzie. Ja jeszcze chciałem tutaj dodać jedną rzecz. Branża lotnicza w Polsce, mówi tu o 19 roku, no bo to jest taki rok ostatni normalny, jak to mówimy, jeszcze przedcovidowy, była na 11 miejscu w Europie dopiero, przy czym gospodarka jest na poziomie 6-7 miejsca. To pokazuje, jak bardzo jeszcze mamy rezerwy w tej branży, żeby doganiać świat, doganiać Europę. I to też pokazuje, że CPK jest bardzo potrzebny, dlatego że na Chopinie po prostu tych aspiracji nie jesteśmy w stanie zrealizować, o czym chyba wiem najlepiej, jeśli Państwo pozwolicie odrobinę zadufania, bo po prostu ograniczenia infrastrukturalne, środowiskowe, o których też Pan wspominał, no Okęcie jest jednak właściwie w centrum stolicy państwa, dużego miasta. Jeśli w tym mieście jest, że tak powiem, wielka idea budowania ścieżek rowerowych i ekologicznego transportu, no to lotnisko nigdy nie będzie się w to wpisywało i należy je właśnie wynieść poza ramy mocno zurbanizowane, tam gdzie będzie to oddziaływanie środowiskowe mniejsze. Więc my musimy, znaczy mamy wielką szansę dogonienia świata. W ekonomii jest pojęcie niezrealizowanych korzyści. My w tej chwili tak naprawdę właśnie nie realizujemy pewnych korzyści, które moglibyśmy dla całej gospodarki realizować, a to są duże korzyści, bo w 2019 roku było 135 tysięcy ludzi zatrudnionych w branży lotniczej. Mówi się, że 1000 obsłużonych pasażerów na lotnisko generuje około 0,9 jednego miejsca pracy, prawie jedno miejsce pracy każdy 1000 pasażerów. Więc mamy tu bardzo realny i twardy przelicznik wzrostu ruchu i wzrostu branży lotniczej jako całości na liczbę miejsc pracy, na wzrost ekonomiczny, który znowu, ten wzrost ekonomiczny napędzać będzie chęć do podróżowania. Więc to jest trochę, nie chcę powiedzieć, że perpetuum mobile, bo to ono nie istnieje, ale w jakimś w sensie takie sprzężenie zwrotne, które możemy wytworzyć. I dlatego potrzebny jest rozwój CPK jako głównego tego portu, ale także oczywiście porty regionalne też mają swoją robotę do wykonania i zapewnienie też w tych regionach możliwości podróżowania.
ja głęboko wierzę, że jak tylko COVID nam, że tak powiem, to umożliwi, to ten ruch będzie bardzo szybko wracał. Dziękuję bardzo, panie prezesie. Przekazuję głos szybko do pana Janusza Janiszewskiego, prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Pan jest od strony technicznej, jakby odpowiada za silnik na lotniskach, żeby bez pana to wszystko by nie widać, ale bez pana by to nic nie działało. No, jeżeli tak rzeczywiście, słuchając przedmówców, wszyscy wierzą w ten potencjał 100 milionów pasażerów rocznie, że raczej wcześniej niż później do tych liczby będziemy dochodzili w skali kraju, jesteśmy w stanie obsłużyć taką liczbę pasażerów z pana perspektywy? Jakie inwestycje technologiczne są potrzebne, żeby podołać? Bo to jest masa ludzi na koniec dnia. No, to prawda, ja troszeczkę jeszcze odniosę się do tych liczb, do moich przedmówców. Drodzy Państwo, tak żeby zobrazować, 2004 rok, jak wchodziliśmy do Unii Europejskiej, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej obsługiwała około 330 tysięcy operacji komercyjnych, czyli samolotów pasażerskich. Rok 2019, najlepszy w naszej historii, to prawie 1 000 000 operacji. To pokazuje tak naprawdę, jaka jest możliwość, a dokładając to, co pan minister powiedział, że w Polsce średnio każdy z nas odbywa jedną podróż, a w Unii Europejskiej 2,5 razy czy 3 razy, to ten potencjał jest gigantyczny. Oczywiście my pokazaliśmy i udowodniliśmy, że w tak krótkim czasie jesteśmy w stanie akomodować ruch lotniczy i bardzo duże wzrosty natężenia ruchu lotniczego. A dodam jeszcze jedną rzecz i takich z ciekawostek. IATA publikuje takie dane, które pokazują, w jaki sposób zmieniał się środek ciężkości i przesuwania się tego natężenia ruchu lotniczego, skupisk właśnie pasażerów, operacji lotniczych na przestrzeni ostatnich 40 lat i widać bardzo mocno, że przesuwa się to na wschód, a w tym miejscu Europy brakuje hubu, brakuje projektu infrastrukturalnego, brakuje projektu transportowego, intermodalnego, który właśnie też wspomagałby ten rozwój i przesunięcie się tego środka ciężkości. Z punktu widzenia oczywiście technologii niezmiernie jest ważne, żebyśmy mogli zaimplementować i stworzyć technologię, która będzie pozwalać na przyjęcie bardzo dużej liczby operacji lotniczych, bardzo dużej liczby pasażerów. Już dzisiaj to robimy. Rok 2020, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej w sierpniu podpisuje kontrakt na budowę nowego systemu zarządzania ruchem lotniczym na poziomie paneuropejskim. Będzie to system tworzony w Polsce. Prace już się rozpoczęły. Zakończenie procesu wdrażania 2024 rok. I to nie tylko możliwość obsługi operacji, ale przede wszystkim wypełnienie funkcjonalności jednolitego europejskiego nieba oraz Green Dealu, czyli Zielonego Ładu, gdzie najważniejsze będzie skrócenie tras, a przede wszystkim punktualność, b przede wszystkim bezpieczeństwo. Odpowiadając wprost panu redaktorowi, tak, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej będzie gotowa na obsługę 100 milionów, a nawet i 150 milionów pasażerów. W przeliczeniu na operacje, myślę, że lotnicze to w granicach 5-7 tysięcy operacji na dobę i będziemy w stanie obsługiwać, tak jak to robią największe kraje Unii Europejskiej, a przypomnę, było to też tutaj powiedziane, jesteśmy piątą przestrzenią Unii Europejskiej z gigantycznym potencjałem i rozwój technologiczny tak naprawdę jest tutaj i to my jesteśmy liderami dzisiaj w stosunku do Europy Zachodniej. Dziękuję bardzo, panie prezesie, i przekazuję głos panu Bartoszowi Piechocie, wiceprezesowi zarządu Polskiej Grupy Lotniczej. No, pana grupa w ubiegłym roku z powodów obiektywnych, ale zostaliście bardzo mocno uziemieni. Jak bardzo zmienia to model biznesowy PGL? Czy to jest po prostu rok, który musieliście przeczekać na postojowym i w tym roku wracacie do business as usual? Czy to jednak jest też jakiś moment resetu? Myślicie w jakiś, żeby przemodelować trochę własne funkcjonowanie? Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Dziękuję za pytanie. Panie redaktorze, szanowni Państwo, Polska Grupa Lotnicza nie przespała tego czasu. Nie czekaliśmy na to, aż operacje lotnicze się wznowią. Ten czas wykorzystaliśmy nie tylko na refleksję nad naszym modelem biznesowym, ale też na odpowiednie przystosowanie naszej organizacji do tej rzeczywistości popandemicznej, do tego rozwoju, na który wszyscy czekają i który wszyscy przewidują. W jakiej perspektywie czasowej, oczywiście o tym dzisiaj trudno jednoznacznie mówić, natomiast nie ma wątpliwości, że lotnictwo, które było elementem globalizacji przez wiele lat, od samego praktycznie swojego początku, nadal będzie elementem tego procesu, którego zatrzymać wydaje się nie da. Jak ważna jest linia lotnicza, jak ważna jest
lotnictwo pokazał ten czas ostatniego roku. LOT realizował specjalne programy, LOT do domu, Cargo dla Polski, działając w interesie strategicznym Polski, w interesie Polaków. Ostatnia misja chociażby sprowadzenia uchodźców z Afganistanu również nie mogłaby się odbyć bez narodowego przewoźnika. Ukuło się mówić o locie jako o narodowym przewoźniku i to jest prawda, bo lot od ponad 90 lat jest obiektem aspiracji i ambicji Polaków i polskiego państwa, ale lot to przede wszystkim dzisiaj, w tej rzeczywistości przedpandemicznej i w przyszłości najistotniejszy element systemu komunikacyjnego całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej. LOT ma być, był i ma być i będzie przewoźnikiem pierwszego wyboru dla ruchu biznesowego w regionie. Będzie zapewniał najlepsze połączenia, najlepszą łączność tego regionu ze światem. To tak wyglądała ta rzeczywistość przedpandemiczna, bo przecież ten przyrost pasażerów, który miał miejsce, nie był tylko i wyłącznie efektem mobilności Polaków, ale przede wszystkim tego, że siatka połączeń lotu zapewniała najlepsze connectivity całego regionu, najlepsze connectivity biznesowe regionu z ważnymi centrami i ośrodkami gospodarczymi. Więc to jest przede wszystkim taka rola lotu, którą lot dalej będzie kontynuował, będzie przewoźnikiem hubowym. Nie da się mu rozmawiać o infrastrukturze lotniskowej w Polsce bez takiej linii jak LOT, bez Polskiej Grupy Lotniczej, która od samego początku rozwój infrastruktury lotniskowej i budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego wspiera, gdyż ten projekt ma tylko i wyłącznie sens, jeżeli jak gdyby jest w stanie być domem w przyszłości dla narodowego przewoźnika, dla LOT-u, dla silnej linii o takim modelu biznesowym, jakim jest LOT, dla przewoźnika hubowego, który stymuluje te strumienie pasażerskie z różnych stron świata, skupia w sobie jakby dynamikę tego regionu geograficznego, jakim jest Europa Środkowo-Wschodnia. I my ten czas jak gdyby wykorzystaliśmy, czy wykorzystujemy przede wszystkim na optymalizację procesów. Inwestujemy w zasoby ludzkie. Lotnictwo zrodziło się z pasji do latania i my tę pasję wśród naszych pracowników podtrzymujemy. Wielkie słowa tutaj należy powiedzieć uznania, bo to oni najbardziej ucierpieli na tym kryzysie. Dziękujemy za ich wytrwałość, za ich cierpliwość. Liczymy, że wspólnie nie tylko jakby ten kryzys przetrwamy, ale wyjdziemy z tego kryzysu istotnie wzmocnieni. Podniesienie kompetencji ludzkich, chociażby poprzez budowę czy tworzenie centrum symulatorowego, pozwoli nam zoptymalizować procesy operacyjne, podniesie kompetencje naszych załóg, naszego personelu lotniczego, naszych pilotów. Wygra ten wyścig w przyszłości, wygrają te linie lotnicze, które właśnie w sposób optymalny będą podchodziły do kosztów, do planowania swojej siatki, które połączą tę pasję swoich pracowników z nowoczesnymi technologiami. Stąd jak gdyby współpraca z Amadeusem, która kilka miesięcy temu była komunikowana jako podpisanie nowej umowy, która jakby zoptymalizuje i usprawni nie tylko jak gdyby zarządzanie przychodami, optymalizowanie siatki, ale też poprawi po prostu customer experience naszych pasażerów, którzy mam nadzieję jakby z większą chęcią i jeszcze nawet większą chęcią i niecierpliwością jakby czekają na powrót i rozbudowę naszej siatki połączeń. LOT musi wpisywać się i branża lotnicza musi się wpisywać w otoczenia klimatyczne, zmieniające się jakby regulacje i otoczenie regulacyjne, politykę klimatyczną. LOT od zawsze był tak naprawdę, czy od wielu lat był tym przewoźnikiem, który właśnie w sposób pozytywny odpowiadał na to zapotrzebowanie do niskiej emisyjności. Można wspomnieć tylko, że nasza flota dalekiego zasięgu już dzisiaj tak naprawdę od wielu lat jest oparta o samoloty nowej generacji, których emisja spalin jest istotnie niższa, które pozwalają na niższe zużycie paliwa. Gdyby nie problemy producenta Maxów, Boeinga, Maxów z
związane z uziemnieniem tych samolotów. Dzisiaj LOT dysponowałby flotą kilkunastu samolotów. Ma ich obecnie 5. Natomiast to też jakby pokazuje, że te procesy transformacyjne i przystosowawcze do tego, żeby właśnie wpisywać się też w potrzeby naszych klientów, w ich rozumienie i postrzeganie świata, one na bieżąco są prowadzone i one będą w dalszym ciągu kontynuowane i one będą decydować i one będą budować przewagę konkurencyjną. Dziękuję bardzo, panie prezesie. Panowie, zostało nam niecałe 15 minut. Prosiłbym o krótsze wypowiedzi, dosłownie po 3 minuty. Do pana ministra, to CPK wpisuje się jeszcze w przedwojenną wizję Włodzimierza Wakara, geostratega, specjalisty od geografii, który snuł wizję o państwie transportowym. O budowie wielkiego megalotniska mówiło się od kilka rządów temu. Dopiero wasz rząd zaczął je budować, ale w międzyczasie zmieniła się rzeczywistość. Już nie chodzi tylko i wyłącznie o COVID, ale również o pewne zmiany szeroko rozumiane cywilizacyjne. Jak większa wrażliwość? Pan prezes przed chwilą precyzyjnie mówił, że emisja CO2 spada, ale jednak jest. Samoloty na wodór to jest melodia dalekiej przyszłości, a jednocześnie wyrasta konkurencja ekologicznych pociągów szybkobieżnych, które spokojnie w dużej mierze mogą te loty po Europie chociażby zastąpić samolotami. To może jednak lotnisko wcale nie jest takie dzisiaj, mega lotnisko nie jest odpowiedzią na wyzwania przyszłości. Oczywiście, że jest. Zresztą dobrze pan redaktor wspomniał o pociągach. No, na jakim dystansie pociąg może samolot zastąpić? Na dystansie góra kilkuset kilometrów, 300, 400 i tu faktycznie. No. Tak jak kiedyś były połączenia lotnicze między Łodzią a Warszawą, po wybudowaniu autostrady stały się one dość jednak bezprzedmiotowe. Tak być może z czasem na takich krótkich krajowych dystansach będzie taki proces, że będą zastępowane przez połączenia kolejowe i dlatego elementem programu inwestycyjnego CPK, nie tylko dlatego oczywiście, jest przede wszystkim ogromny komponent kolejowy, który pod względem wysokości nakładów jest znacznie większy i ważniejszy niż ten komponent lotniskowy. Ale przecież na tych lotach transkontynentalnych, na tych lotach dalekiego zasięgu, no nie przesiądziemy się na pociągi, nie będziemy jechać koleją transsyberyjską, nie wiem, do Pekinu, tak, przez 2 tygodnie. Przygoda życia. Sam bym chętnie pojechał, ale turystycznie, natomiast czasem jednak trzeba się szybciej przemieścić. To tylko pokazuje, że tym bardziej potrzebujemy takiego lotniska, bo czyli mówimy o tym segmencie rynku lotniczego, który z pewnością pozostanie i z pewnością nadal będzie, który tak się składa, jest też najbardziej wysokomarżowym, najcenniejszy biznesowo, a którego w Polsce zasadniczo teraz nie mamy, bo nie możemy mieć, bo nie mamy właśnie takiego lotniska. Więc tutaj przeciwnie, te wszystkie trendy i również ten trend taki zielony, tak go nazwijmy umownie, CPK się w niego znakomicie wpisuje, bo my tak naprawdę to mamy z czym innym problem, z tym, że 80-kilka% polskiego transportu to jest transport kołowy, że ten transport nie jest przenoszony na szyny, to jest transport wysokoemisyjny, powodujący korki, hałas i tak dalej, i tak dalej. I tu jest wielka lekcja do drobienia, a do tego potrzebujemy nowej infrastruktury kolejowej, którą właśnie CPK wybuduje. No i dzięki temu wreszcie będziemy mogli ten transport bardziej na szyny przenieść, co będzie również, więc jeżeli traktujemy program inwestycyjny CPK jako całość, to on jest bardzo proekologiczny i zaskutkuje znaczącym zmniejszeniem emisji w Polsce. Dziękuję bardzo. Pan prezes Wild, tutaj częściowo pan minister już odpowiedział w pana imieniu, ale pociągnę ten wątek. Jak Polacy się wyspecjalizowali po wejściu do Unii Europejskiej, co trzeci tirowiec, co trzeci kierowca tira w Europie to jest Polak. Czyli co trzeci lot będzie szedł przez Polskę? Takie jest pana marzenie zaklęte w CPK? Znaczy, podstawowy cel Centralnego Portu Komunikacyjnego to jest współgra ze strategią lotu, aby rzeczywiście lot stał się ulubionym przewoźnikiem dla Europy Środkowo-Wschodniej. To jest obszar, który jest zamieszkiwany przez 180 milionów potencjalnych pasażerów. To jest obszar, w którym jest bardzo dynamiczny wzrost gospodarczy, oczywiście różnie rozłożony, a Polska jest najsilniejszym krajem tego regionu i doprawdy byłaby wielką szkodą, gdybyśmy nie skorzystali z tej szansy. Natomiast podstawowym wyznacznikiem naszego sukcesu będzie skomunikowanie Rzeczpospolitej ze sobą i ze światem, bo jeżeli założymy, że ponad 60% dalekobieżnych pociągów będzie przejeżdżało przez Centralny Port Komunikacyjny, oznacza to możliwość zastąpienia połączeń krajowych, lotniczych,
połączeniami kolejowymi dogodnymi dla pasażerów, dogodnymi też dla środowiska. I to jest jeden aspekt. Drugi aspekt, który też wydaje mi się dość istotny, to uświadomienie sobie tego, że budując lotnisko od podstaw, a nie rozbudowując je krok po kroku, jak to miało miejsce w przypadku lotniska Chopina, jesteśmy w stanie pokusić się o rozwiązania organizacyjne i technologiczne, na których nie mielibyśmy szansy na żadnym z istniejących lotnisk. Budując lotnisko od podstaw, jesteśmy w stanie dostarczyć pasażerom unikalny produkt, ściśle dostosowany do ich potrzeb. Dziękuję bardzo. Prezes Wojtera. Drobny szczegół. Pan jest prezesem spółki Porty Lotnicze, liczba mnoga. Czy po PCK to już stanie się liczba pojedyncza? Jaka będzie lotnisk regionalnych w sytuacji, gdy mamy potężny cepek z szynami w 10 stron świata, z szybkimi pociągami? Czy rzeczywiście ruch krajowy samolotowy zamrze, czy widzi pan jeszcze potencjał dla rozwoju lotnisk dzisiaj bardzo silnych, regionalnych? Znaczy, absolutnie nie widzę tutaj konkurencji. To jest trochę inna funkcja, którą będzie realizowało CPK, a porty regionalne. Znaczy, znowu, oczywiście te porty regionalne często wrzucane do jednego worka, są tam wrzucane do tego worka niesłusznie, znaczy, bo każdy port to trochę jest inny przypadek. Inny przypadek biznesowy, inny przypadek potencjału, ale także w kontekście strategii CPK, odległości chociażby od CPK. Dlatego, że na przykład port w Rzeszowie i w Szczecinie będą dowoziły pasażerów do CPK jako hubu, który potem będzie dalej umożliwiał dalszą podróż. Prawdopodobnie z Katowic czy z Krakowa nie będzie sensu lecieć docelowo, tylko dużo łatwiej jest będzie dojechać, więc to jest, będzie inna sytuacja. Te porty, mówię o Katowicach i Krakowie, ale także Wrocław, Gdańsk, to są porty, które świetnie sobie radzą, mają swój wystarczająco duży rynek, żeby mieć, że tak powiem, pełny terminal roboty, jeśli mogę użyć takiego sformułowania, w realizacji lotów point to point, lotów czarterowych. Już dziś Katowice są portem pod tym względem wiodącym, pewnych elementów turystyki również, jak City Breaki w Krakowie i tak dalej, i tak dalej. To tu się nie zmieni, bo tutaj CPK tego nie zastąpi. To, co CPK wniesie, tu przepraszam prezesa Wilda, że mu trochę wchodzę w buty, ale mam nadzieję, że się nie obrazi, no to jest przede wszystkim stworzenie hubu, przede wszystkim skomunikowanie poprzez szybką kolej całego kraju z tym centrum komunikacyjnym, jakim będzie Centralny Port Komunikacyjny. Więc porty regionalne mają absolutnie, po pierwsze, rację bytu, nawet czy również po powstaniu CPK. Po drugie, mają też potencjał rozwoju. Natomiast na pewno będzie to skonfigurowane, jeśli chodzi o wykonywane operacje i charakter obsługiwanych pasażerów, no trochę inaczej, nie konkurencyjnie, tylko uzupełniająco w pewnym sensie, bo ten ruch lotniczy, to lotnictwo w ogóle ma bardzo wiele twarzy i część z tych twarzy będzie obsługiwana w portach regionalnych. Dziękuję bardzo. Pan prezes Janiszewski, pan puścił mocno, przelicytował pan swoich przedmówców, 150 milionów pasażerów. No ale tutaj jest, nie chcę oczywiście dworować z tej liczby, ale ją troszkę rozwinąć, no bo to nie jest tak, że tylko w Polsce liczba pasażerów będzie rosła, jeżeli ta przyszłość rzeczywiście jest różowa, będzie rosła generalnie wszędzie na świecie. A czy to nie jest tak, że niebo nam się skończy? Jaka jest przepustowość nieba nad Europą? Czy to jest sytuacja taka, że za chwilę będzie tłok jak na Marszałkowskiej, czy jednak the sky is the limit, tutaj nie ma żadnych technicznych ograniczeń w tych kwestiach przelotowych? Odpowiem w bardzo prosty sposób. Technologicznych ograniczeń nie ma, bo dzisiaj już tworzymy te technologie i je implementujemy. Tak naprawdę jest bardziej chyba mentalna przeszkoda i bariera w tym, że mówimy o silosowym podejściu i niebach narodowych. Tak jak pan redaktor wspominał o ciężarówkach, które dzisiaj swobodnie przekraczają granice w ramach Unii Europejskiej. Natomiast
cały czas na europejskim niebie mamy granice i to trzeba zlikwidować i to można zlikwidować poprzez tylko jedną drogę, to jest wdrażanie paneuropejskiej technologii, jednego standardu tak naprawdę, jednego standardu wymiany danych i potrzeba jeszcze drugiej rzeczy, trzeba zasady 3W tak naprawdę, współpracy, wsparcia i współdziałania, to znaczy gdzie wszystkie podmioty lotnicze tak naprawdę będą kreować ten rynek i będą budować sieć wspólnie. My dzisiaj już przystępujemy jako PASZP do współpracy i do budowy właśnie takich paneuropejskich systemów, natomiast też pracujemy na rzecz eurokontroli i budowy paneuropejskiego systemu zarządzania całym ruchem lotniczym. I co jest ważne, CPEC to przede wszystkim Smart Airport. To jest nowoczesne lotnisko, gdzie będą instalowane najnowocześniejsze rozwiązania. To nie tylko budowa przestrzeni powietrznej, a mogę powiedzieć, że czysto z matematycznego punktu widzenia europejska przestrzeń powietrzna jest w stanie przyjąć nie 30-50 tysięcy operacji, jak to było w 2019 roku, natomiast jest w stanie ich przyjąć miliony tak naprawdę każdego dnia, tylko dzisiaj musimy zaprząć naszą największą wiedzę i stworzyć technologię, zbudować technologię, która zautomatyzuje, scyfryzuje i pomoże mi, jako też Januszowi Janiszewskiemu, kontrolerowi ruchu lotniczego w codziennej pracy, tak żeby każdy mógł bezpiecznie dolecieć, nawet przy zakorkowanym niebie. A przypomnę, że w 2019 roku polska przestrzeń, pomimo gigantycznego wzrostu i około 3,5 tysiąca operacji dziennie w lato, zanotowała jedno z najniższych opóźnień w Unii Europejskiej, to jest około 11 sekund, a na zachodzie, tam troszeczkę niedaleko za Odrą, było to nawet 2,5 do 3 minut na jedną operację lotniczą, czyli mówimy o kilkuset tysiącach minut opóźnień każdego dnia. Dziękuję bardzo panie prezesie i pan prezes Piechota na jakby finał naszego panelu. Już mamy, jesteśmy na poziomie 100-150 milionów pasażerów potencjalnie w Polsce. PGL jest w stanie ich przewieźć? Czy będzie w stanie ich przewieźć, bo dzisiaj jeszcze na pewno nie jest? Liczymy, że w przyszłości taka sposobność na pewno się nadarzy i to jest nasz cel biznesowy, żeby się rozwijać, żeby ta liczba pasażerów istotnie się zwiększała i takie były plany przed-covidowe. Temu służyły różnego rodzaju działania, które podejmowaliśmy jako grupa przed tym kryzysem i te działania będziemy kontynuować. To, co powiedziałem, rozwój naszej floty, zwiększenie naszej działalności operacyjnej, to będzie ten element też wychodzenia z kryzysu, którego dzisiaj wszyscy doświadczamy. A sam CPK, rozwój infrastruktury lotniskowej, to nie tylko jakby szansa na zwiększenie ruchu lotniczego w Polsce, ale to szansa po prostu modernizacyjna dla całego kraju, dokonania kolejnego skoku modernizacyjnego, ale to też szansa nie tylko dla branży lotniczej, to szansa dla firm współpracujących z CPK-iem, dla firm dla sektora budowlanego, dla firm technologicznych, o których pan prezes przed chwilą wspomniał. Także jest to jakby projekt, można powiedzieć, o charakterze cywilizacyjnym i niesamowicie ważnym dla uczynienia Polski naprawdę realnym liderem gospodarczym dla całego regionu. A LOT, miejmy nadzieję, Polska Grupa Lotnicza będzie elementem tego przedsięwzięcia i będzie tutaj jakby zapewniała dostępność, łatwość komunikacyjną dla nie tylko ruchu biznesowego, nie tylko ruchu cargo, również ruchu takiego typowego pasażerskiego, turystycznego. Także liczę, że będziemy w stanie tych wszystkich chętnych przewoźników, tych wszystkich pasażerów, którzy z tej wspaniałej infrastruktury będą chcieli skorzystać, będziemy w stanie przewieźć. Dziękuję bardzo panu prezesie. W filmie Niebowzięci bohaterowie wsiadają w samolot, lecą do Rzeszowa, bo człowiek sobie musi czasem polatać. Wygląda na to, że to motto z tego filmu, trochę prześmiewcze, bardzo serio będzie traktowało coraz więcej Polaków i miejmy nadzieję, że infrastruktura rzeczywiście dostosuje się do ich aspiracji, chęci, marzeń o podróży w chmurach. Dziękuję bardzo za uwagę. Kongres 590 się nie kończy. Zapraszamy na kolejne panele. Do widzenia. Dziękujemy.